Witam. Dzisiaj będzie temat inżynierski, czyli jak zrobić studnię. Opowiem tutaj o technologii budowy studni, o różnych ciekawych zagadnieniach i jak to wygląda w praktyce. Wykopałem tylko jedną studnię i na podstawie tego przedstawię Wam zdjęcia, jakie zrobiłem. A cały sposób kopania dowiedziałem się od pana, który miał 77 lat, kilkanaście lat temu. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Pan ten w 1925 roku, jego ojciec założył firmę. I pan ten przez wiele lat brał udział w kopaniu studni i podobno widział kopanie ponad 1500 studni. W piasku, w glinie i w różnych materiałach. Poprzez wymianę mailową napisałem taki dokument, tak, spis tego, co ten pan właśnie przeżył, jego doświadczenia tu spisałem i można na podstawie tego wykopać sobie studnię. Żadnej odpowiedzialności oczywiście nie ponoszę za jakieś dziwne sprawy, jakie jeżeli ktoś nie potrafi mądrze wykopać studni. Tak jak tu napisane, zapewniliście tekst i porady, nie biorę żadnej odpowiedzialności, każdy robi wszystko na własną odpowiedzialność. Ja kopałem studnię w glinie i by taką studnię wykopać, trzeba pierwsze zrobić na betonie taki pierścień stożkowy. Już pokazuję, tylko znajdę ten plik. Trzeba zrobić taki pierścień stożkowy na 20 cm wysoki, 2-3 cm szeroki z betonu. Obkuć beton delikatnie młotkiem i przylepić taki stożek. Beton tutaj jest do góry nogami. Ja robiłem to w inny sposób, czyli dałem go tym wpustem do góry. Na odwrót, ale tak, mniejsza o to, jak jest ustawiony, jak się komu podoba. Ważne by była tutaj taka przylepa. Pierwszy beton musi posiadać ten stożek i być zbrojony ten beton. Jeżeli będą jakieś problemy w ziemi, będzie trzeba kłuć jakąś skałę, to żeby ten beton nie pękł, dlatego musi być zbrojony. I taki jest mój beton, zbrojony. Do kopania wybrałem duże kręgi betonowe o dużej średnicy. 120 cm po zewnątrz, po to by było wygodnie kopać i żeby dużo wody się mieściło w tej studni. I po 2-3 tygodniach, jak ten stożek zastygnie, to można zacząć kopać. Kładzie się taki właśnie beton na ziemi i zaczyna się kopać wewnątrz. I on zaczyna opadać w dół. Jak już taki jeden beton się wkopie, starając się to robić, żeby to wszystko w pionie szło w dół, trzeba ciągle trzymać pion, to później taki beton u góry, na ziemi, gdy już jeden beton jest wpuszczony, to przybija się cztery deski na krzyż, które trzymają po prostu ten beton u góry, na poziomie ziemi, trzymają, by ta oś studni ciągle była w tym samym miejscu między tymi czterema deskami. Deski kołkuje się w ziemię i studnia jest trzymana u góry. I na przykład jak się wykopy już na głębokość trzech betonów, to wtedy to już jest taka wieża, która opiera się tylko na dole. Między wieżą tam jest luz 2-3 cm, który robi właśnie ten zgarniacz. Pokażę teraz, jak wygląda w rzeczywistości takie coś. O, tutaj jest kopanie. Dookoła podkopuje się beton, który to zestaw betonów jest u góry trzymany, jak już mówiłem, między czterema deskami. Kopałem tutaj taką skróconą, zwykłą łopatą, przez pół skróconą, żeby była krótka i bardzo wygodnie się kopało. I podbierałem u dołu pod beton. I tutaj, jak widać, glina jest wyciskana przez tą masę betonu, bo betony są bardzo ciężkie. To już
Jak już jest kilka betonów, to siła kilku ton naciska na glinę, która jest wilgotna i ona się wyciska. I trzeba tylko patrzeć, żeby opadała w pionie. Jak się odchyla od pionu, to po prostu sznurek, jak wisi wzdłuż betonów, to po przeciwnej stronie niż sznurek odstaje, jeżeli na przykład sznurek odstaje 2 cm na dnie studni od ścianki studni, to po przeciwnej stronie podkopujemy na szerokości połowy betonu i wtedy dół studni ulegnie właśnie wyprostowaniu względem góry. Kopanie studni jest bardzo ciekawą sprawą. Można zobaczyć, co jest na różnych głębokościach. U mnie na 3 metrach był jakiś korzeń drzewa, które dawno temu tu rosło. Pień drzewa, czyli on był bardzo stary, ponieważ 3 metry pod ziemią znajdował się dopiero rozgałęzienie głównego korzenia. Później na 4 czy 5 metrach znajdowały się pokłady skorupiaków, czyli takich białych muszli, które się rozsypały po wyjęciu na powierzchnię w pył i to w ogóle tego nie widać było, jak szukałem ich po kilku dniach na glinie. Tutaj widać, jak już coraz to głębsza studnia była, jak tutaj wygląda to właśnie wyciskanie tej gliny. Tutaj nie wiem, co to przedstawia. Tutaj już pojawiła się woda. Buty i wszystko zaczęło się tak wbijać w ziemię, że trudno było stać. Tutaj widać taki ciek wodny, który już tu wpływał z boku studni. I bardzo ciekawe zjawisko. Na końcu, jak już studnia miała 6 metrów głębokości, to ten szósty beton wbił się w połowie w glinę i studnia, wtedy już przestałem kopać, bo musiałbym wybrać, bo i tak woda już się nalewała, już było dobrze, a studnia była kopana w czasie suszy, więc jak woda jest w czasie suszy, to zawsze jej będzie. I tutaj fajnie widać takie kretowiska na dnie. Bardzo duże. Woda wpływała przez dno studni, ponieważ już dno studni było na poziomie wodonośnym i fajnie tutaj to widać. Takie kretowiska powstawały. Woda wypływała środkiem i z kretowiska sączyła się po jego ściankach w dół i napełniała studnię. Kretowiska takie są wysokie na jakieś 5, 10, 20 cm. Tak wyglądały oczywiście na początku, gdy studnia była młoda, bo później to wszystko zanikło. Studnia się napełniła, brała. Teraz studnia bierze wodę całą swoim przekrojem. Studnia, każdy beton przed położeniem był tutaj, pianka była wstrzykiwana po to, by jakieś muły, jakieś dziownice nie weszły bokiem. I tak jak mówiłem, studnia po wykopaniu, dookoła niej jest luz na 2 cm, bo taka była ta stożek skrawający beton. 2 cm po to luzu, żeby można było tą studnią sterować. I później się obcięło, wiadomo, tą piankę i studnia wygląda teraz tak. Nic tu się nie sączy, studnia jest, woda jest czysta. I czy jeszcze jedno pytanie takie, czy warto budować studnię kopaną, czy lepiej studnię wierconą? Ja wolę studnię kopaną, ponieważ jest dużo wody dostępnej, z małej głębokości, można to bez prądu wydobyć, można mieć dużą objętość do opodlania ogrodu, nie tak jak w studni wierconej, gdzie trzeba z dużej głębokości pompą zasysać wodę. I tam nie wiadomo, jaka będzie wydajność takiej studni, ponieważ studnia wiercona ma średnicę taką jak rura, czyli nie wiem, tam Fi 200, Fi 300, nie wiem, jakie te studnie mają średnicę.
i różnie może być z wydajnością. Jeżeli ja podleję ogród na przykład trzema betonami, trzema kubikami wody, to nie wiadomo, co się w tamtej studni, czy ona nadąży z tą wodą, czy nie. Raczej nadąży. Ale w mojej wiem, że mam trzy kubiki, które się napełnią po nocy znów do tego poziomu. 3, 4, 5 kubików może tam być w mojej studni. Studnia ta jest 3 razy tańsza niż wiercona. W studni wierconej, jak się są filtry na samym dnie oraz pompa, i to się może wybrudzić. Trzeba taką pompę wyciągnąć później 80 metrów czy 40 metrów do góry i wyczyścić. A u mnie wszystko jest na wierzchu, wystarczy wejść drabiną, pompkę przeczyścić i nie ma problemu. A tam czasami podobno, jak są stosowane tanie rury osłonowe studni wierconej, to mogą one się zacisnąć tym ogromnym ciśnieniem z 80 metrów głębokości i wtedy już takie pompy nie można wyciągnąć, filtra wyczyścić i jest straszny problem, a studnia 8 tysięcy kosztowała. W mojej studni nic się nie zepsuje, mogę wejść na nie kiedy chcę, wyczyścić i mam dostępną dużą ilość wody, którą mogę nawet czerpać wiadrem. I kopanie studni to jest bardzo przyjemna zabawa. Nie jest jakaś męcząca, najbardziej się męczy ten, który wyciąga wiadro napełnione gliną. Wyciągarką, bo musi je odchylać i wsypywać i wywozić taczkami. A tak, bycie wewnątrz i kopanie to jest bardzo fajna zabawa, można zobaczyć, co tam w ziemi się kryje. Wiadro studniarskie jest takie duże. Tu pokażę zdjęcia tego wiadra. Czyli z 2-milimetrowej blachy zrobione jest to wiadro. Tu ma takie wielkie ucho. Tu ma przyspawany uchwyt do odciągania, do wywracania wiadra. Spawy są tutaj na dużej długości. Nie ma szans, żeby coś odpadło. Tak samo uszy tutaj są przyspawane po długości. Nie mogą odpaść. Pręt Fi10 czy Fi12 nigdy nie pęknie. Tutaj jest oryginalny rysunek tego pana, z którym korespondowałem. Tutaj jest rysunek mojego wiadra. Za cienkie ucho tutaj jest 6, to za mało. Powinno być moim zdaniem 10-12 mm. I takie wiadro mieści 200 kg skał lub 50 litrów wody. Czy to jest bardzo ciężkie wiadro. Ale mniejsze nie ma sensu, bo jak studnia jest głęboka, to wyciąganie po jednym wiaderku dłużej trwa niż to całe kopanie. Im większe wiadro, tym lepiej. I w studni jak się kopie, to kładzie się o ścianę, można oprzeć deskę i pod nią się chować, gdy wiadro idzie do góry, wciągane liną stalową czy inną. Jakby odpadło, żeby nie spadło na głowę. Jak ktoś wciąga wiadro, to się trzeba patrzeć do góry, by nie stać pod nim. Można również zamiast betonowego zrobić taki z desek, jak się komuś bardzo śpieszy, z desek zrobić i kilkoma dyblami przyczepić do dna. Udostępnię ten dokumencik, który zrobiłem przy pomocy pana Marcela. Tu w tym dokumenciku na końcu jeszcze jest coś o tym, dlaczego nie ma sensu różdżkarstwo i inne takie cuda. Link do pliku będzie w opisie filmu. Jeszcze tutaj, co mogę powiedzieć jeszcze o studni. Woda w studni będzie miała prawdziwy skład chemiczny dopiero najlepiej po roku użytkowania, bo wtedy te wszystkie żyłki, te wszystkie powierzchnie wodonośne, objętości wodonośne przeczyszczą się ze swojego składu chemicznego. Wodę trzeba wylewać z tej studni, używać i wtedy dopiero warto to zbadać, jaki ona ma skład, bo wcześniej szkoda czasu na badanie składu, gdyż on się zmieni.
Dopiero się ustabilizuje, tak jak mówię, po jakimś roku użytkowania. I korzenie roślin sięgały nawet tutaj, w tej studni, jak kopałem, na głębokość 4 metrów jakichś traw, takich, które lubią dużo wilgoci. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś takie filmy, to dajcie znać w opisie. Pozdrawiam.